za to na podstawie artykułu 156 paragraf 3 kodeksu karnego. W związku z artykułem 34 paragraf 2 kodeksu karnego wymierzam o karę 25 lat pozbawienia wolności. W trakcie procesu Henryk W. przekonywał, że to on jest w istocie ofiarą sytuacji, domagał się wypuszczenia z tymczasowego aresztu, dawał dowody miłości do zmarłej żony. Przed sądem okręgowym w Legnicy usłyszał jednak jeden z najsurowszych wyroków właśnie za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią kobiety. Sąd nie dał wiary tłumaczeniom, że to nie on był agresorem i tylko bronił się przed atakiem żony, która miała rzucić się na niego z nożem. Robiłem wszystko, żeby było dobrze. Ryłem na budowie po 12-14 godzin, przynosiłem pieniądze. Jak była, nie chlałem. Jak chciała pić wino, to piłem z nią wino, mimo tego, że wina nie lubię. Córka ofiary od dawna obawiała się o swoje życie. Henryk W. miał obiecywać, że i ją zabije, a gdy był już tymczasowo aresztowany, zza krat zlecić oblanie kobiety kwasem. Za każdym razem, jak przychodził do nas kilka lat wcześniej i robił różne inne rzeczy, czy to było z nożem, czy pobił mnie i mamę, nawet jak policja go zabierała, za każdym razem ograżał się, że zapłacę mu za to wszystko, że zabije mnie, zabije mamę, zabije wszystkim. Zresztą zeznawało to wielu świadków, którzy widzieli nie tylko w tej sprawie, ale w poprzednich. Ja po prostu chciałabym zacząć normalnie żyć, nie bać się każdego dnia, że on wróci i zrobi to, co obiecał wiele lat temu. Gdy zapadł wyrok, oskarżonego nie interesowało już uzasadnienie. Trudno się dziwić, skoro jeszcze tego samego dnia wnioskował o uchylenie tymczasowego aresztu, przekonując, że nie stanowi zagrożenia i każdy dzień za kratami to dzień w jego życiu stracony z powodu pomówień. Stwierdził, że sam nie zostanie z tym tutaj i w związku z tym... Jeżeli pan nie odzywa się niepytany, jeżeli pan nie, panie sędzio, przepraszam, ja teraz panu, jeżeli pan nie ma życzenia wysłuchiwania motywów pana sędziego, w każdej chwili może pan poprosić o wyprowadzenie z tej sali. Jeżeli, panie w związku z pana stanowiskiem, niech pan wstanie. Warto dodać, że na półtoroczną odsiadkę został skazany także Paweł P., kolega oskarżonego, który był świadkiem tragicznych wydarzeń przy Głogowskiej. Wyrok nie jest prawomocny.